konferencja, a bohaterem tej konferencji Janusz Korczak. Skąd pomysł? Przede wszystkim stąd, że Janusz Korczak wielokrotnie powtarzał o godności człowieka i o tym, żeby właśnie dziecko traktować też jako człowieka, jako osobę tak pełnoprawną, ze wszystkimi swoimi też umiejętnościami, wadami i zaletami. Poza tym prelegentka, która właśnie prezentuje się na scenie, jest związana z myślą Janusza Korczaka i pracowała 30 lat w edukacji, pani magister Barbara Anna Kierczuk, i to jej też zawdzięczamy przede wszystkim ten pomysł, a już później po prostu postanowiłam to połączyć w naszym kole, studenckim kole Kurtyna, bo też ono jest bezpośrednio organizatorem całego tego zamieszania, połączyć to z występem SOSW w Zalutyniu, gdzie ich grupa teatralna Konik na biegunach za chwilkę zaprezentuje swoją własną autorską sztukę teatralną pod tytułem Śnienie. Takie wykłady otwarte są bardzo świetną możliwością uczestnictwa również podczas tego typu wydarzeń, nawet osobom z zewnątrz, bo to przecież o to chodzi, prawda? Dzięki Waszej pracy, Waszej pomysłowości i tematom podejmowanym podczas tych wykładów można się bardzo wiele dowiedzieć, nie tylko o historii, o życiu, o codzienności, o zachowaniach, o właśnie o tym, jak postępować z ludźmi w każdym wieku, ale również o poznać bohaterów. W tym momencie Janusz Korczak, jego życie tragiczne, chociaż myślę, że był szczęśliwy w tym, co robił. Tak, zgadzam się w tym w pełni, co Pan powiedział. Przede wszystkim nasze wszystkie wykłady otwarte, tak, które oferuje Akademia Bialska, mogą poszerzyć wiedzę. Tak. Część oczywiście z tego dowiemy się na zajęciach, tak, ale nie cała wiedza może być też przekazana, bo też mamy ograniczony na to czas. W związku z tym zachęcamy do udziału oczywiście w naszych wydarzeniach. A jeżeli chodzi o samego Janusza Korczaka, czyli raczej Henryka Goldschmidta, to tym bardziej warto jest zgłębić jego po prostu życie i jego doświadczenia, by być lepszym pedagogiem, ale też przede wszystkim lepszym człowiekiem. Jesteście częstym gościem jako ośrodek w Akademii Bialskiej. Tak. Nasza współpraca z Akademią Bialską układa się bardzo dobrze. Często ze studentami prowadzimy wymiany. Oni przyjeżdżają do nas na praktyki. My do nich tutaj z różnymi, na różne okazje przyjeżdżamy tutaj z naszymi kiermaszami. Przyjeżdżamy też, tak jak dzisiaj, z naszym teatrzykiem Konik na biegunach, który powstał 3 lata temu, nasz teatrzyk, no i już z wielkimi sukcesami. I dzisiaj na dzisiejszej konferencji nasza grupa teatralna Konik na biegunach przedstawi bajkę. Pewno wpisuje się w temat dzisiejszego spotkania. Myślę, że tak, no może niekoniecznie, to jest taka moje koleżanki, pani Barbara Brodacka i pani Olga Kiepas są twórcami tego teatrzyku i są również reżyserami i scenarzystkami, które przygotowują te dzieci nasze. Będzie to taki splot bajek Mały Książę, Alicja w Krainie Czarów, więc to będzie takie trochę nowoczesne, trochę nasze. No i myślę, że dzieci oprócz talentu pokażą też tutaj swoją pracę, bardzo dużą, ciężką pracę, którą wykonują i którą się chcą pochwalić. Aktorstwo to bardzo dobry sposób na to, żeby prowadzić zajęcia i terapię. Dokładnie. Jest to forma terapii u nas, która się naprawdę, dzieci bardzo się w to włączają, nawet wprowadzają swoje pomysły do tego. Są twórcami niemalże, bardzo kreatywne są. Bardzo kreatywne i bardzo oddane i bardzo chętne. Mało tego, nasze dzieci nie mają tremy i to trzeba podziwiać. One tu jadą, my się bardziej denerwujemy, a one jadą z uśmiechem na twarzy, one wiedzą, co mają wziąć, gdzie się zachować, co zrobić. Są naprawdę cudowne. Wspomniała Pani o tym, że ten teatrzyk już odnosi sukcesy. Tak, jutro jedziemy do Małęczowa z tym teatrzykiem. Byliśmy na powiatowych eliminacja, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie i jedziemy dalej. Zobaczymy, na czym to się skończy. Dopiero początek trasy koncertowej, nazwijmy to tak. Dokładnie tak się dzieje. Spotykamy się podczas kolejnego spektaklu Konik na biegunach w Londynie. Bardzo sobie tego życzę. I im też.